na zbiórkę wśród członków Prawa i Sprawiedliwości, ale też słyszę, że Jacek Sasin mówił, że być może będzie jakaś ogólnopolska zbiórka na Prawo i Sprawiedliwość. Jest taki plan? Ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, reprezentuję Stowarzyszenie Odnowa, natomiast widzę tą całą niespotykaną akcję mającą na celu po prostu odebranie subwencji największej partii opozycyjnej. I oczywiście kiedy zostanie ona doprowadzona do finału niekorzystnego dla PiS-u, no to na pewno będę wspierał, ponieważ widzę, co się dzieje. No, szanowni Państwo, nawet te obrazki, które tutaj przedstawiliście, no co to w ogóle jest, że przychodzi członek komisji wyborczej i on de facto przedstawia, ile brakuje do tego, żeby uwalić raport PiS-u. No to jest coś niesłychanego. Tam jest niespełna 400 tysięcy, żeby przekroczyć próg. To, co się dzieje wokół tej sprawy, jest niebywałym skandalem, absolutnie. To, że wychodzi były polityk, wieloletni parlamentarzysta, członek partii, reprezentujący lewicę, pan Ryszard Kalisz, i on, tak jak mówię, sprawozdaje się z tego, jak jesteśmy blisko, żeby uwalić tą subwencję dla PiS-u, jest czymś, czego w polskiej polityce jeszcze nie było, ale już patrząc na waszą uśmiechniętą koalicję, absolutnie nic mnie nie zdziwi. Ale nie wiem, dlaczego panowie się śmieją, ale ja się uśmiecham dlatego, że wie pan skąd, dlaczego Ryszard Kalisz się znalazł w tej komisji? To proszę bardzo, bo zdaje się, że to pan zadaje pytanie, Krzysztof Mulawa... To pan zadaje pytanie, a ja odpowiadam. Jednocześnie odpowiadam panu posłowi, który nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jest członkiem klubu parlamentarnego. Tak. Pan Ryszard Kalisz znalazł się... Ja głosowałem przeciw, od razu mówię. To był wasz pomysł. Pan się dzisiaj jako przedstawiciel klubu parlamentarnego dziwi, a to wy doprowadziliście do tego, że wśród 9 członków nie ma samych sędziów, tylko jest 3 przedstawicieli. I większość jest wybrana przez Sejm. Polityków. I to nie było, jak się pan uważa, że pan Borys będzie się temu dziwił, będzie musiał się tłumaczyć. On się nie będzie do tego tłumaczył. Konfederacja z tego nie będzie się tłumaczyła. Ale my nie zgłaszaliśmy Kalisza, ale my zgłaszaliśmy polityków. Ale daliście możliwość Sejmowi do tego, żeby PKW było... Dobrze, tylko że kiedy obsiane członkami kiedy Zjednoczona Prawica była u władzy, to w PKW nie było czynnych polityków, którzy wychodzili i co rusz sprawozdawali się z tego, jak represjonują inne partie polityczne, tylko była cicha robota wykonywana na co dzień bez tego całego spektaklu jak politycznego, pan którego dzisiaj firmuje pan Kalisz. No to jest dla mnie... To musi pan zapytać. Ale ja głosowałem przeciwko. My głosowaliśmy przeciwko. Ale chodzi o zmiany w prawie, które umożliwiły taki, a nie inny skład. Klub parlamentarny to zrobił. Państwowej Komisji Wyborczej. I uważa pan, że to jest skład, który już wtedy były wątpliwości. Jak już jesteśmy przy tym, nie od tego planowałem zacząć, ale czy koalicja rządowa ma zamiar to zmienić? Bo protestowaliście przeciwko upolitycznieniu PKW. Jeżeli protestowaliście wtedy, to coś trzeba chyba teraz z tym zrobić. Po pierwsze, PKW jest ciałem kolegialnym i dobór merytoryczny jest rzeczą fundamentalną. Ale ja pytam, to, że trafili tam także byli politycy, to jest wybór Sejmu. Wydaje się, że optymalną strukturą PKW powinna być taka, aby jednak politycy, którzy czynnie byli zaangażowani w spór partyjny, raczej powinni unikać tego typu instytucji, chociaż zakazu konstytucyjnego nie ma, bo przecież pan Ryszard Kalisz jest prawnikiem, pełnił odpowiedzialne funkcje, był szefem kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego. Na końcu został wybrany, był czynnym adwokatem. Oczywiście. Natomiast myślę, że te nerwy są spowodowane... Ale pan powinien unikać, ale wie pan, że pan zagłosował za tym, znalazł się w tym ciele? Czy pan wie, że pan zagłosował za tym? Chociaż pan mówi z drugiej strony dzisiaj, po pół roku, kiedy pan zagłosował, że tacy ludzie nie powinni się znaleźć? Ja mówię o... Ale czy pan może się odnieść do tego? Ja mówię zupełnie o czymś innym. Państwowa Komisja Wyborcza powinna być po pierwsze obiektywna i czasami, szczególnie w takich elementach przełomowych, w których trzeba zbadać konsekwentnie nadużycia partii władzy, która przegrała wybory, która nadużywała swojej pozycji rządowej do tego, aby przestawić telewizję publiczną do własnej kampanii wyborczej i promocji. Wykorzystaliście fundusz Sprawiedliwości do tego, żeby angażować się w kampanię wyborczą. Nawet tego typu sytuacje, jak własny punkt programowy, pikniki 800+, które są między innymi podstawą tych zarzutów. Nie słyszę odpowiedzi, którą bym chciał usłyszeć. To znaczy, jeżeli za Prawa i Sprawiedliwości zmiana składu Państwowej Komisji Wyborczej, żeby tam wpuścić... Uzależniono polityków. No tak, żeby politycy zdecydowali, żeby tam nie byli sędziowie. Czy wy to zmienicie?
Ja myślę, że kierunek na zmianę będzie. Trzeba wymienić pana prezydenta. Myśli, ale nie tak, uważam, że tak powinno być. Znaczy, w przypadku pana Kalisza on ma jednak kompetencje merytoryczne. Jest sędzią, uznanym adwokatem, osobą o niezwykle istotnym doświadczeniu. I nie jest, z tego co wiem, członkiem partii, bo nie może być członkiem partii. Natomiast docelowo oczywiście zawsze jest takie wrażenie, że jeżeli trafiają tam politycy, zawsze te ciała jakby są w pewien sposób przez opozycję upartyjniane. Niemniej jednak uważam, że istotą pracy w tej komisji jest konsekwentne rozliczenie nadużyć. I rozumiem, że pan sędzia Kalisz dzisiaj z pełną determinacją mówi o nadużyciach po prostu PiS-u. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną sprawę, którą tutaj zresztą myślę, że widzowie Polsatu mogli jakby zaobserwować w ostatnich tygodniach. Ten właśnie przypadkowo zupełnie, kiedy wprowadziliście do PKW czynnych polityków, ja głosowałem przeciwko Kaliszowi. Przepraszam bardzo, ja głosowałem przeciwko. Krzysztof Cieciura skończy, bo nie dowiemy się, co chce powiedzieć. Trochę nie hipokryzji, panie pośle, naprawdę, z wielkim szacunkiem. Ja wiem, że tutaj pan będzie się denerwował, bo pan krytykował te zmiany, które wprowadził PiS w poprzedniej kadencji, kiedy ja tego nie głosowałem, nie było mnie wtedy w Sejmie. Natomiast teraz to pan popierał Ryszarda Kalisza, czyli czynnego polityka do tego, aby wejść do tego PKW. I proszę, szanowni państwo, zwróćcie uwagę, od ilu tygodni widzimy po prostu żądania polityków uśmiechniętej koalicji rządzącej, rządu, ministrów, którzy wychodzą na konferencje prasowe, którzy piszą tweety wzywające PKW do tego, aby odebrać subwencję Prawu i Sprawiedliwości. Znaczy, taka presja, jaka została wywołana przez was na administracyjny organ, który powinien być niezależny, który właśnie powinien być wyzbyty tej presji, który powinien mieć możliwość, szansę bez politycznego nadzoru, spojrzenia w dokumenty, wgląd i ocenę obiektywną. O to właśnie chodzi. Czegoś takiego jeszcze nie było, szanowni państwo. Ja tylko powiem, że jeżeli to by mogło właśnie świadczyć, no, tak mi się wydaje, o jakiejś jednak niezależności, bo gdyby to było ciało zależne, to nie trzeba by wywierać presji, tylko wystarczyłoby zadzwonić. Nie, prawda? Jednym zdaniem dosłownie wyjaśnię, z czego to wynika. To wynika z tego, że sprawozdanie finansowe jest bardzo prostym dokumentem. I niezależnie od tego, jak oceniamy kampanię wyborczą Platformy, PiSu, Konfederacji, jakiejkolwiek innej partii, w te sprawozdanie finansowe należy wpisać odpowiednie cyferki, odpowiednie przypisy do tego. I to jest tylko i wyłącznie dokument de facto księgowy, co do którego PKW nie ma żadnych możliwości prawnych do tego, żeby to kwestionować. A dzisiaj po raz pierwszy w historii coś takiego ma miejsce. A to jest akurat prawda, że nawet Ryszard Kalisz, akurat tak się złożyło, że o nim najwięcej w tej chwili mówimy, mówi, że 29 sierpnia to będzie przełomowy moment w polskiej polityce, bo rzeczywiście do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza raczej formalnie badała, czy ktoś na niewłaściwe konto wpłacił, czy w złą rubryczkę wpisał jakąś kwotę, czy też tak jak chociażby w Nowoczesna, tak? Tam była jakaś wpłata niewłaściwie zaksięgowana, stracili subwencję. Ale czy to jest ruch we właściwym kierunku? I pytanie jest następujące. Mamy takie przekonanie, przynajmniej tak się wydaje, że jednak coś z tym finansowaniem było nie tak. Czy to, co robi Państwa Komisja Wyborcza, a wydaje się, że będzie jednak chciała odebrać subwencję, tak, takie mamy przesłuchy, jeśli mogę tak powiedzieć, to czy to jest ruch we właściwym kierunku? To znaczy, panie redaktorze, to musimy oceniać prawo tylko i wyłącznie. Ja nie będę tego oceniał według tego, co powiedziałby Krzysztof Mulawa, poseł na zrozumienie Konfederacji, tylko muszę oceniać według prawa. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza, co prawda, została upolityczniona przez Prawo i Sprawiedliwość, a w tej kadencji Sejmu również przez Platformę Obywatelską, Trzecią Drogą i z PSL-em, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza stwierdzi, że były nieprawidłowości, to po prostu ja jako państwowiec będę musiał się z tym zgodzić. I to jest najważniejsza rzecz. Zobaczymy. Ja myślę, że w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość może osiągnąć może zostać z pewnym problemem, ale jednocześnie społeczeństwo, wyborcy lubią ofiary. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza odbierze subwencję, no to ja już jestem przekonany, że zostaną uruchomione zbiórki. No to o tym mówiliśmy. Tak, zbiórki uruchomione zostaną.
stanu i zbierze się odpowiednia kwota, żeby przykryć ubytki w związku z odebraniem subwencji. Pan jest pewien, że ta sprawa powinna być rozstrzygana i powinno dojść do ukarania Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza patrzyła na to, co jest w dokumentach Komitetu Wyborczego. Jak tam wszystkie zera się zgadzały i rubryczki, to było... Było, akceptacja była i nie było żadnych problemów. Po pierwsze, PiS zdemolował zasady demokratyczne. To, w jaki sposób użył narzędzi państwa w czasie kampanii wyborczej, wspomniana przeze mnie telewizja publiczna przesterowana, pikniki 800+, które są jednym z elementów przekroczenia tych wydatków oraz kolejny element, Fundusz Sprawiedliwości, nie będący przedmiotem oceny przez PKW. Ale uważam, informacje, które płyną z otoczenia Państwowej Komisji Wyborczej, są takie, że trzeba wykazać, o jaką kwotę niewpisaną wzbogacił się, czy używał jej Komitet Wyborczy. I ciężko jest wyliczyć, jaka korzyść finansowa płynie z wręczenia wozu strażackiego na przykład. No dobrze, ale jeżeli na przykład ocenimy sobie kluczowy punkt wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, 800+, kilkadziesiąt czy kilkaset pikników finansowanych ze strony podatników, które kosztowały, przecież one wszystkie wpisane w program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, były nakładem niepartyjnym, nieskładkowym obywateli, tylko nakładem rządowym. Jeżeli PKW rozstrzygnie, że te środki wspomogły de facto kampanię wyborczą, bo tak też było. Na tych piknikach PiS robił kampanię wyborczą. Ale jeżeli tam się, polityk jedzie i przecina wstęgę, a często się to zdarza przed wyborami, na drodze czy oddaje most, to też jest wsparcie panie kampanii. Redaktorze. Musi być w tej imprezie, która jest, musi agitacja. Być agitacja. No tak, ale 800+ stał się kluczowym punktem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Na piknikach 800+ nie byli zapraszani wszyscy kandydaci czy wszyscy parlamentarzyści. Tam był tylko sam PiS i kandydaci. I tam robiono po prostu czystą kampanię wyborczą, agitację partyjną. Jeżeli PKW potraktuje, że ten wydatek jest niezakwalifikowany w sprawozdaniu i musi będzie... Ale rozumie pan o co? Ja rozumiem, musi to wyliczyć, musi mieć kwotę. To Ryszard Kalisz mówi, jest tam punkt w prawie, który mówi, że trzeba to przeliczyć na pieniądze. Na przykład, jeśli chodzi sondaże zamawione w NASK-u. To tam da się to przeliczyć. Co prawda nie są to wielkie kwoty, ale to było coś, co wspomagało bezpośrednio kampanię wyborczą. No dobrze, ale umowny piknik 800+, jeżeli każdy z nich kosztował umowne 200 czy 300 tysięcy złotych, tych pikników było razy 100 czy 200, nie wiem ile. Na pewno dokumenty rząd, z tego co słyszę, przekazał. Podobnie jak między innymi... Ryszard Kalisz mówi, podobnie, to właśnie rząd nie przekazał i Ryszard Kalisz narzeka na rząd. No dobrze, ale proszę dać szansę. To Najwyższa Izba Kontroli przekazała dobre wyliczenia. Jest zapowiedź przekazania wszystkich dokumentów. Podobnie jak między innymi fikcyjne etaty w kancelarii premiera, szef RCL-u zatrudnił osoby na etatach państwowych, które realizowały jego kampanię wyborczą i sam pokazał to również na Facebooku. Więc jeżeli te osoby nie pojawiały się w pracy, a były zadaniowane i finansowane wyłącznie do celów kampanii wyborczej, no to jest wydatek po prostu kampanii wyborczej. Ja bym z tego typu sytuacji i te nadużycia być może wpłyną na to, że PKW powie...